Witamy. Witamy serdecznie. Barbara Wojtkowska, architekt Feng Shui. Pierwszy, jak do tej pory jedyny w Polsce architekt Feng Shui. Basia Wojtkowska jest z nami. Chcemy porozmawiać dzisiaj o nadchodzącym już w styczniu 21 stycznia roku królika, wodnego królika albo czarnego królika, jak też o nim mówią, a niektórzy mówią też czarnego kota. Roku czarnego Czarnego kota. kota. Tak. Także bardzo cię proszę, Basiu, o wprowadzenie nas w aspekty energii, przestrzeni, geomancję roku 23 pod patronatem Wodnego Królika. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Jeszcze jesteśmy w pełni w roku tygrysa, który był bardzo dla nas, szczególnie w Polsce, męczący i drapieżny, a tutaj zbliża się rok królika i myślę, że wszystkich najbardziej interesuje temat kryzysu i tego, czy kiedykolwiek wyjdziemy z tego kryzysu. I oczywiście my mamy trochę inne spojrzenie w Polsce na temat kryzysu niż Chińczycy, bo ich nie dotknęła, tak jak nas w tym roku, blisko naszych granic. Natomiast jeśli spojrzymy na kalendarz chiński, to te 2 lata będą gdzieś w pewnym sensie podobne do siebie, bo jesteśmy w latach, które są latami, które charakteryzują się tym samym układem elementów według 5 elementów, czyli jesteśmy teraz w roku wody Yang i drewna Yang, a przechodzimy w roku królika do energii Yin, czyli woda, tak zwana woda siedząca na yin, woda siedząca na yin drewnie. I z jednej strony można by to interpretować tak, że po latach pandemii są to 2 lata, które są w miarę harmonijne, jeśli chodzi o energię, bo woda żywi drewno. Jest to po prostu w cyklu, który jest pozytywny i harmonijny, czyli tak jakby dla całego świata będzie gdzieś to rok harmonii. Natomiast podstawowym problemem tych lat jest to, że brakuje zupełnie energii ognia. A po to, żeby nastąpiło wyjście z kryzysu, będzie bardzo potrzebna energia ognia, która się pojawi dopiero w 2025 roku. Także z jednej strony po latach pandemii, które były bardzo kontrolujące, to będzie kolejny spokojny rok, może niekoniecznie w Polsce, ale w roku tygrysa pojawił się element ognia, który był ukrytym elementem, jest ukrytym elementem, jest jakby częścią tygrysa, natomiast w roku królika tego ognia nie ma wcale. Więc ten kryzys tak naprawdę się pogłębi w przyszłym roku i zaczniemy go odczuwać dopiero za wyjście z kryzysu za 2 lata, więc nie wiem, jak my te 2 lata przeżyjemy. Mam nadzieję, że dobrze, ale jest to bardzo jakby złożony problem. Z jednej strony spokój i harmonia, bo te elementy są nawzajem się wspierające, woda i drewno, ale z drugiej strony brak ognia powoduje to, że bardzo jest trudno, że giełda będzie dołować na pewno, że ceny rosną, że mamy coraz mniej gotówki. I to będzie pewnie dominowało, czyli będzie to w sumie rok stresujący. Natomiast jeśli chodzi o politykę, to mówi się, że wtedy, jeżeli królik się pojawia, to może dojść do jakichś zdarzeń ukrytych i zdarzeń, na przykład 63 rok, czyli 60 lat temu, kiedy był podobny rok, bo cykle tej energii chińskiej są 60-letnie, doszło do morderstwa na prezydencie Kennedy. A więc znów może przydarzyć się tego typu historia, która po to co 60 lat się lubią te historie powtarzać. I też mówi się o tym, że może być sporo wypadków związanych z wybuchami wulkanów, z trzęsieniami ziemi, bo drewno jest elementem kontrolującym ziemię. I to bardzo często tak właśnie jest interpretowane, a potem się rzeczywiście tak dzieje, że
dochodzi do wszystkich tak zwanych earth disasters, czyli czy po prostu nieszczęścia związane z erupcją ziemi i z wybuchami wulkanów. Dobrze, może zróbmy krótkie podsumowanie tego. Czyli kończy się rok wodnego tygrysa, gdzie wszystko było w yang polaryzacji i w ziemskim konarze, w niebiańskim pniu. Wchodzimy w bardziej łagodną wersję wody yin, na drzewie yin, jakby trawa pokryta rosą albo bambus po wiosennym deszczu, tak można by powiedzieć. Element ognia, który jeszcze w ubiegłym, w tym dobiegającym końca roku był obecny. On znika, może to powodować spadek nastroju, ale też kryzys gospodarczy, ekonomiczny, jakby mniejsze poczucie optymizmu, jeśli chodzi o inwestycje i spojrzenie w przyszłość. To ja teraz od siebie dodam, to teraz jak my to przeżyjemy, no po prostu przeczekamy to, bo wszystko kiedyś się kończy i te No 2 lata bez, prawda. kompletnie bez ognia przeminą. Mówisz o tym, że działania zakulisowe, podskórne, spiskowe, jakieś takie podstępne i zdradzieckie, ja też tak uważam. I już podsumowując, jaki ten królik jest, ten wodny królik, czarny kot, jak niektórzy mówią, oddaję znowu głos Basi Wojtkowskiej. Tak, ty zawsze poetycko do tego podchodzisz. Ja jestem bardziej konkretna. Natomiast jest taka jedna data w roku królika, która bardzo mnie niepokoi i gdzieś z innych źródeł spotkałam się z taką interpretacją, że może to być jakiś bardzo trudny dzień albo jakieś wielkie wydarzenie, które będzie na całej Ziemi odczute. I to jest data 23 marca 2023 roku. I wtedy pojawia się tutaj mam taki wykres z kalendarza chińskiego, który jest zrobiony w programie Chinese Metasoft, który został zresztą zrobiony przez Polaka. Jeden z najlepszych programów do obliczeń w kalendarzu chińskim dat i bazji najróżniejszych i tongshu. I to jest dzień 23 marca 2023, tak właśnie wygląda. I co tu widzimy? Mamy powtarzający się trzykrotnie, jeżeli bierzemy pod uwagę godziny poranne, bo królik rządzi godzinami porannymi między 5 a 7 rano. I gdybyśmy ten czas zaznaczyli między 5 a 7 rano, to byłaby to godzina królika. Mamy dzień smoka, miesiąc królika i rok królika. I w związku z tym, że drewno jest elementem, który kontroluje ziemię i atakuje ziemię, to może, a tutaj mamy element smoka, metalowego smoka w dniu, może dojść do jakiegoś wydarzenia, które na całym świecie odczujemy. Ja nie wiem, czy to może być wybuch wulkanu, czy to po prostu ziemia jest atakowana przez drewno. Mogą to być na przykład meteoryty spadające. Są jakby najróżniejsze możliwości, można by głębiej się wejść w interpretację tego dnia, ale należy zwrócić uwagę, bo coś może się wtedy zadziać. To ja tutaj mogę się wtrącić, no tak jak ostatnio w naszym nagraniu z lutego mówiliśmy, że będą manifestacje ognia z nieba i one praktycznie w tym wielkim zamieszaniu medialnym, które były, one były, one zaistniały i to majowe i to listopadowe. Natomiast one przeszły bez echa, no bo ludzie są rozproszeni. Natomiast no, przeciekło to też do dużych mediów, że w Stanach Zjednoczonych, właśnie tam, gdzie to miało mieć miejsce, te manifestacje ognia z nieba, człowiek stracił dom i majątek, bo spłonął on, ten dom i majątek, na skutek upadku meteoru, jak jeśli upadł, to meteorytu, który zniszczył i spalił ten dom. I to jest właśnie coś, co miało się wydarzyć na tym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w listopadzie. To się wydarzyło. Także w maju mieliśmy takie spektakularne sytuacje, jeśli chodzi o deszcze ognia z nieba. A tutaj właśnie to niekoniecznie będzie takie coś wielkiego i strasznego, ale faktycznie ta data jakby sugeruje, że coś się może wydarzyć na zasadzie konfliktu yin ziemi z yang ziemią smoka. No, to takie stado królików, które po prostu rozkopało górę w ten sposób. Tak sobie to wyobrażam. Ale mogą być, króliki są mogą być groźne, zwłaszcza to, czego się możemy spodziewać w tym przyszłym roku, bo to jest jakby też charakterystyka królika. Królik się charakteryzuje niezmierną łatwością w rozmnażaniu i mówi się, że może w takim roku dużo więcej skandali na tle seksualnym
dominuje w prasie. Na pewno jest to rok, kiedy rozrywka i dziedziny przemysłu, które są związane z przemysłem tak zwanej urody, mogą mieć swoją tak jakby dobre lata. Jakkolwiek wszystko, co jest powiązane z kolei z elementem drewna, może mieć, jeśli chodzi o przemysł, czyli przemysł meblarski, papierniczy, moda, bo także ogień jest bardzo słabo w gospodarce w tym roku. One będą miały dużo więcej problemów, w związku z tym te gałęzie gospodarki będą po prostu kulały co nieco. Natomiast element ziemi, pomimo to, że jest atakowany przez drewno, czyli nieruchomości, budownictwo, w dalszym ciągu będą się rozwijać. I element metalu, bo to jest dobry rok dla gałęzi gospodarki związanych z metalem i z ziemią. Ale Zgadzam się mnie z tobą. jeszcze. A sorry, że wtrącę. No, trzeba się liczyć z tym też, Tak? że jakby to jest dogrywka tego okresu ósmego, gdzie nieruchomości i budownictwo naprawdę były Tak. najbardziej prężną branżą, gałęzią gospodarki i ten okres ósmy tym 23 rokiem nam się będzie zamykał. Także spodziewajmy się, że to tak ma szansę zabisować i jeszcze się z rozpędu pewnego rodzaju inercji toczyć dalej. Natomiast to, co ty mówisz, czyli te zmysłowe rzeczy, także na tle seksualnym, jakby obyczajowym, a także potrzeba piękna i pokazania się właśnie w ten sposób zmysłowy, atrakcyjny, no będzie dominować i tutaj się spodziewam, że ludzkość i społeczność pójdzie w to, no bo królik jest nie bez przypadku symbolem też Playboya i różnych w związku z tym Tak. sytuacji. Płodności. Tak. Płodności. Jest sytuacja w pewnym sensie wręcz nawet zagłady, zwłaszcza w świecie zachodnim, i taka sytuacja też niektórych zmusza i wzmaga ich pęd ku przetrwaniu i rozmnażaniu w związku z tym. Także możemy się spodziewać, że miłość wybuchnie. Ona wybuchnie w maju, w czerwcu, kiedy Tak. będzie ogień naturalny. No tak, a jeszcze dobrze, że mówisz o tym, bo w każdym roku, pomimo że w energii roku brakuje ognia, to na szczęście mamy co najmniej 2 czy 3 miesiące w zasadzie, kiedy ten ogień występuje w przyrodzie. To właśnie są zawsze miesiące węża, konia i owcy. Z tym, że owca to już jest bardziej element ziemi, natomiast jeszcze w niej bardzo silnie ogień dominuje, więc ja myślę, że te miesiące będą nieco lepsze, jeśli chodzi na przykład o kryptowaluty czy o giełdę. Więc tylko te właśnie miesiące letnie, ale według kalendarza chińskiego, bo u nas to lato jest przesunięte, jeśli chodzi o daty. I mnie zainteresowała jedna sprawa dotycząca przepowiedni chińskich, bo słuchałam, a raczej oglądałam wykład Raymonda Lau po chińsku dotyczący przyszłego roku. I Dotyczy on Chin, tam trzeba wspomina. powiedzieć, że dotyczy Chin, tak? Że ta przepowiednia Tak, dotyczy dotyczy Chin, ale typowo Chińczyków i Chin. Jakby to tak, jest tylko że to jest pępek akurat świata, dla nas w ale ich Polsce. pępek. Tak, ale zważywszy, jeżeli ktoś, ja kiedyś tam interesowałam się przepowiedniami Nostradamusa, a to chińskie proroctwo Tui Bei Baitu, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ono bardzo jest porównywane do właśnie do Nostradamusa i oni tam mają 60 różnych przepowiedni, z których podobno 55 się już sprawdziło, ale jedna z nich dotycząca tego, mówi o, ona dotyczy tego roku, który nadchodzi, bo ona mówi o tym, co się wydarzy, kiedy czarny królik napotka szmaragdowego smoka. I mamy teraz rok czarnego królika, wodnego królika, i nadchodzi rok smoka, 2024 rok, to będzie rok smoka, więc coś może się wydarzyć wielkiego dla Chin. I tam w tej przepowiedni jeszcze w bardzo poetycki sposób, to jest takim językiem, mówię, pisane troszeczkę jak I Ching, król, który nie będzie królem, rzecz, która nie będzie rzeczą, jakiś w ten sposób jest to rozpisane, ten taki werset. Natomiast on kończy się zdaniem, które mówi o tym, że konsekwencje tego, co się wydarzy w przyszłym roku, będą dopiero po 30 latach widoczne, albo do 30 lat będą trwały. Czyli może to być coś wielkiego. I teraz, a z kolei u Nostradamusa była taka historia, że Chiny w pewnym momencie ruszą do, nie wiem, czy już nie wiem, czy to Nostradamus, czy jeszcze gdzie indziej, że Chiny
po prostu zaangażują się w wojnę, co nie byłoby dla nas pozytywne, bo dotyczyłoby to pewnie konfliktu, który dojdzie aż do Europy. Ale umówmy się, ja nie lubię straszyć, uważam, że należy być bardzo pozytywnym, wtedy też przyszłość będzie pozytywna. W każdym razie zwróciłam na uwagę, bo to jest bardzo ciekawa Ja ci historia z powiem, tą troszeczkę przepowiednią. tu będę parafrazował wielkiego człowieka, ale powiem ci, Saddam Hussein też tak myślał, że trzeba być pozytywnym i przyszłość będzie pozytywna. No tak. Dobrze. No czekam, ja w każdym razie czekam na wykład Raymonda Laupy, który będzie już po angielsku, bo będziemy znać może więcej szczegółów, dlatego że on te teksty studiuje i interpretuje. To jest właśnie bardzo, te stare teksty chińskie są fantastyczne, ale to musi być człowiek, który zna chiński i jest w stanie je odczytać. Ja jeszcze wrócę może troszkę do tego kalendarza chińskiego. Tutaj na przykład mam dzisiejszy dzień rozpisany w kalendarzu chińskim. I nie, przepraszam, jutrzejszy dzień, tak, to jest Proszę, tak. No, musimy tak. powiedzieć, że my rozmawiamy w sobotę 3 grudnia Tak. 2022 roku. Jutro mamy 4 grudnia i tutaj na ekranie Państwo widzicie na godzinę 10 taki wykres Tak. energetyczny bazy, jak to woli. Z tego właśnie Chinese Metasoft, jeden z wielu kalkulatorów, jak Basia mówi, dobry, podobno przez Polaka napisany. Także, no i słuchamy Ciebie. Niepodobno, tylko znam go osobiście, poznałam go na konferencji Feng Shui w Londynie i program jest bardzo dobry, ciągle się rozwija i no, naprawdę podziwiam. Po to, żeby taki program napisać, należy studiować wszystkie te metody Feng Shui, które są w nim potem uwzględnione, więc to jest naprawdę wielka rzecz. W każdym razie tutaj widzimy układ. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, jak bardzo to jest skomplikowane i ta wiedza, ona w Chinach istnieje już od ponad 4,5 tysiąca lat i ona jakby oni ją dostali gotową, więc to jest niezwykłość tego całego systemu i nauka współczesna. Są pojedyncze jednostki wśród naukowców, które w ogóle dotykają tego tematu, bo nieodważenie. Ja myślę, że oni po prostu nie są w stanie zgłębić, bo prostota, a zarazem ilość tego systemu, a zarazem ilość wiedzy, jaka tu jest zawarta, to jest po prostu niezwykłe. W każdym razie możemy dzięki temu, ta metoda pokazuje nam, jak krąży Qi na powierzchni Ziemi, które krąży też w naszych meridianach i które determinuje nasze życie. I ja dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało w przypadku budynków, bo to jest jakby to, czym się zajmuje większość mistrzów feng shui, kiedy mówią o roku przyszłym, to mówią albo głównie o horoskopach się mówi, o tym, jak poszczególne znaki zodiaku będą ten rok znosiły, czy jakie będą miały pozytywne strony, jaki ten rok będzie miał pozytywne strony, jakie negatywne. Ale mnie najbardziej zawsze interesuje, jak to działa na. Jak to działa w budynkach, tak? Bo każdy budynek, który kiedyś tam został zbudowany, to on po prostu zatrzymuje energię danego okresu 20-letniego i potem powstają w domu, w każdym mieszkaniu, w każdym budynku powstają strefy korzystne albo niekorzystne. I teraz jak mamy szczęście, to funkcjonujemy więcej w tych korzystnych. Jak nie mamy szczęścia, to zawsze to jest tak, że któryś aspekt życia bywa, że jest nieco słabszy i wtedy możemy dzięki feng shui sobie polepszać życie, jeżeli zrobimy taką mapę energetyczną domu. Ale to, co funkcjonuje, taka powszechna wiedza o feng shui, no to jest ta wiedza, która dotyczy tak zwanego bagua, bo to w latach 80. się ta metoda tak jakby rozniosła po świecie i ona jest bardzo łatwa i ona mówi o tym, że nakładamy tą bagułę na plan mieszkania czy domu i po prostu interpretujemy sobie różne sektory domu pod kątem tego, jaka tam jest energia stała, która jest powiązana albo z. Mamy tu jeszcze do tego dwie metody. Jedna mówi, że od wejścia to nakładamy, i to jest taka metoda, której mistrzowie feng shui się śmieją, bo to jest metoda sekty czarnych czapek z To Tybetu, jest i takie ona bardzo bardziej jest uproszczone, astrologią. tak. Tak, bardzo, bardzo uproszczona, i ona jest. Owszem, to też gdzieś tam działa, bo ja widzę, że to jest stosowane w sklepach
ona po prostu może wpływać na to, jak stosujemy remedia czy kolory w danej przestrzeni, ale to jest takie po prostu głaskanie kotka, ja to tak nazywam. Bo tak naprawdę dopiero jak dotkniemy metody Szłękong, czyli wędrującej gwiazdy, to wtedy dopiero możemy przewidzieć wszystko, co się w danym budynku wydarzy, a także możemy wstecz zinterpretować wydarzenia. Czyli jeżeli wiemy, gdzie ktoś śpi, to wiemy, na jakie będzie choroby chorował i kiedy. Jeżeli z kolei możemy te metody zastosować, no to możemy unikać tych chorób. Także ja dlatego bardzo lubię tą metodę i właściwie się w niej specjalizuję i potrafię na bazie tej metody po prostu przewidzieć różne wydarzenia. I dzięki temu mogę pomagać ludziom, którzy na przykład w danym budynku muszą funkcjonować i chcą, w przypadku na przykład firm czy sklepów, muszą mieć zyski finansowe po to, żeby móc funkcjonować. A więc, żeby te zyski mieć, no to musimy wiedzieć, gdzie jest dobry sektor budynku, i wtedy aktywujemy go bardzo i musimy wiedzieć, gdzie są te niekorzystne sektory, bo możemy po prostu ich unikać. I tak naprawdę ta metoda, można to nazwać w uproszczeniu, że ona polega na unikaniu niekorzystnych energii. Także muszę tu jeszcze cokolwiek powiedzieć na temat roku tygrysa, bo No rok jeszcze się nie tygrysa, skończył, jeszcze ja do myślę, 21 no stycznia i właśnie. to też nie jest tak, że 22 już w ogóle nic, no bo wszystko, co ma Nie, nie, korzenie bo w on roku będzie tak. tygrysa, zostaje z nami na Tak. dłużej. Czy to będzie scenariusz militarny, czy to będzie inflacja, czy to Tak. będą inne tego typu procesy społeczne, gospodarcze, polityczne, no niestety, ale zostaną z nami na dłużej. A mało tego, ja powiem, że Tak. dostaną one wzrostu i przyspieszenia, tak jak rośnie podlewany ciepłym wiosennym deszczem bambus, czy trzcina, czy leszczyna. Także Tak. tutaj się spodziewajmy tej dynamiki wzrostu, tak jak trawa rośnie, no po prostu w oczach rośnie, bo drzewo in to jest dynamiczny wzrost i to są szybkie rzeczy. Królik, zwierzę jest szybkie z Tak, i to natury. będzie dokładnie. Tak, także tutaj no Tak, niestety, ale masz rację, to, co się zadzieje w roku tygrysa, jest kontynuowane. oczywiście, że tak, wręcz ono jest oczywiście Ale. łagodniej, te procesy zejdą pod powierzchnię, tak? Te króliki będą ryły te nory pod ziemią, ale one będą ryły. W sposób niejawny, w sposób ukryty, Tak. spustowy, będą kontynuacją, a tak jak Tak. mówię, no inflacja na pewno przyspieszy. Moja osobista tutaj prognoza na okres wrzesień, październik, listopad jest no, okrutna, jeśli chodzi o giełdy, gospodarkę i finanse i wartość pieniądza. No i to też jest skorelowane z ruchami tam jakby, żeby no, ten, kto zapanuje nad tym chaosem, ten wygrywa. Także tam już pomysły są, jak nad nim zapanować Prawda. i wszyscy świadomi i możni ludzie tego Tak. świata polegają na kalendarzu tym samym, o którym my dzisiaj rozmawiamy i używają tych metod, tylko prawdopodobnie Tak. na innych poziomach, bardziej okultystycznych. Tak. Albo używają feng shui, tylko o tym nie mówią, bo to już się z tym spotkałam, że po prostu nikt się tym nie chwali. A wielki biznes tego używa, bo to jest tak precyzyjne i tak skuteczne, że dlaczego mieliby nie robić tego, prawda? A skoro też Chiny w bardzo wielu przypadkach, w większości gałęzi przemysłu są zaangażowane na całym świecie, albo już zdominowały dawno ten świat, Dokładnie. więc no paradoksalnie dalej tam to jest zakazane, więc umówmy się, że to tak jak było w czasach cesarzy, że te metody były dozwolone tylko dla dworu cesarskiego i No dla właśnie. dla mórz tak Ja zwanych. przypomnę tylko, że w PRL-u też oficjalnie jakby wyznanie było na drugim planie, a Kościół kwitł i najwięcej kościołów katolickich powstało i największe, najpotężniejsze, kler się cieszył największym dobrobytem w Tak. PRL-u właśnie. Także to jest takie zakazywanie czegoś z urzędu, powoduje tylko wzmożenie, wiesz, zakazany owoc lepiej smakuje. Chińczycy tego nie porzucą, bo to jest częścią ich kodu genetycznego, ich kultury, ich codzienności, oni tym żyją, oddychają i doskonale każdy wie, w jakim roku się urodzi i żyją według sztuki, a jeśli nie żyją, no to, no to no nie wyróżnia im dobrze, tak? No, bo Tak. to No, jednak ten dobra. okres jest, tego przejścia dużego, przejścia epok, er, okresu, to się Tak. musi też odbić na populacji, no. Także lepiej używać pewnych No technik tak i niż ten. paroch. Tak, żeby się chronić. Oczywiście. Ja myślę, że w dużym biznesie ludzie używają wszelkich możliwych
sposobów na to, żeby pomóc, bo to zawsze było, na wszędzie na dworze byli doradcy, byli jasnowidze, byli astrolodzy, którzy pomagali w podejmowaniu decyzji. I to było powszechne na całym świecie. W tym momencie jest powszechne doradztwo tego typu dla ludzi biznesu i nie należy tutaj. I właściwie śmieszy mnie taka sytuacja, kiedy ktoś odrzuca tą całą wiedzę, ponieważ nic o niej nie wie. I to jeszcze się z tym w Polsce spotykam, jakkolwiek muszę powiedzieć, że w ostatnich latach ta świadomość bardzo wzrosła i ludzie się tym interesują, tak? No, ale wracając do roku Tygrysa, ponieważ jeszcze musimy przeżyć całe 2 miesiące, to ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie stosował remediów zapobiegawczych na ten rok, to bardzo radzę to robić, dlatego że to pod koniec roku, jeżeli się nie zabezpieczyliśmy, to pod koniec roku, właśnie listopad, grudzień, następuje kumulacja wydarzeń, bardzo często się przykre wydarzenia nasilają i ludzie odczuwają właśnie konsekwencje tej energii tego całego roku. I to dotyczy niestety w tym roku prawie wszystkich, w tym sensie, że ta najgorsza energia znajdowała się wewnątrz każdego, w samym środku każdego budynku. Tutaj jest ten diagram z roku Tygrysa pokazany w kolorach. Ja zawsze kolorami różowymi zaznaczam sektory, które są korzystne. A szary i czarny to są, czyli czarny mamy w tym roku w środku, szary to jest południowy zachód. To są sektory, które są najbardziej niekorzystna energia, która należy do elementu ziemi w tym wypadku. I ta energia w środku, Ziemia 5, powoduje wypadki, gwałtowne, nieprzyjemne wydarzenia, śmiertelne choroby, jakieś po prostu rozbijanie się przedmiotów, wypadki samochodowe, ale ona jest wtedy aktywna w domu, jeżeli mamy otwarty środek mieszkania czy domu. I jeżeli mieszkanie ma na przykład centrum zabudowane i tam się mało przebywa, no to w sumie w takim domu, mieszkaniu ten rok będzie negatywnie odczuwać. Ale że z kolei każdy jeden pokój, w którym śpimy, z reguły jest otwarty na środku. No więc ja myślę, że wszyscy w tym roku mieli taki rok, że był rokiem trudniejszym. I to on polega na tym, że wychodzą wszystkie wewnętrzne problemy danego domu, danej rodziny. I one wychodzą na jaw, jakby pokazują się albo dzieją się rzeczy, które są takie dotyczące właśnie własnego gospodarstwa. Ten południowy zachód z kolei to jest sektor, w tym roku na pewno bardziej aktywowały się wszelkie choroby. Jeżeli ktoś spał od południowego zachodu, to miał jakieś problemy zdrowotne typu choroby chroniczne. Jeżeli wejście od południowego zachodu, to na pewno był to słabszy rok finansowo. I mówię, to jeszcze ciągle trwa do 3 lutego 2023, więc jeżeli można się zabezpieczyć remediami, to bardzo warto, bo to jest, mówię, zawsze to nasilenie zachodzi. W ostatnich miesiącach roku następuje to nasilenie. Zachód jest takim kierunkiem, który jeszcze w tym roku powoduje, że możemy mieć problemy z jakimiś oszustwami, z przekrętami, że zostaniemy oszukani finansowo, czy że podpiszemy złą umowę. 6 jest już energią w sumie neutralną i korzystną, ale jej negatywny aspekt to na przykład problemy prawne. Trójka, ziemia, sektor wschodni był poddany działaniu energii drewna i ta energia powoduje konflikty i agresję. Więc jeżeli tam śpi ktoś, to mógł mieć w tym roku dużo więcej problemów z konfliktami albo z tym, że ludzie byli bardziej agresywni. I najlepsze sektory to było południe, północ i południowy wschód, który jest w sumie neutralny i to jest cztery drewno, ale jest korzystny. Czyli tak, zostają nam sektory południowy, północny i północno-wschodni. I to były sektory najlepsze. Jeżeli mieliśmy w jednym z tych sektorów drzwi wejściowe do domu, to mogliśmy to odczuć jako całkiem dobry finansowo. Jeżeli śpi ktoś w jednym z tych sektorów, to też zdrowotnie lepiej się czuł w tym roku. Więc jeżeli mamy możliwość w mieszkaniu zmiany miejsca spania, czy jest dom, w którym są wejścia z różnych stron, to zawsze bardzo warto zwracać uwagę na te energie roczne i wykorzystywać, nie dotykać tych miejsc i tych sektorów, gdzie
w danym roku jest kiepska energia, tylko próbować wykorzystywać te korzystne. I co jest jedna sprawa związana z Polską. My w tym roku mieliśmy swój wewnętrzny problem powiązany z wojną na Ukrainie, że w ramach pomocy przyjęliśmy mnóstwo ludzi z Ukrainy i ta energia, ten wewnętrzny problem Polski, były takie momenty w marcu chyba i w kwietniu, kiedy na przykład Kraków przyjmował tak dużo uchodźców, że tutaj ogłaszał prezydent, że nasz system wodociągowy i kanalizacyjny sobie nie radzi z ilością ludzi. I to były oczywiście elementy przejściowe i momenty przejściowe i one się skończyły. Ale mówię, Polska będzie miała jeszcze prawdopodobnie do początku lutego będzie odczuwała tą wojnę jako wewnętrzny problem kraju. Natomiast ja się bardzo obawiam lutego, bo mimo że wejdziemy w ten delikatniejszy niż tygrys rok kulika, to będziemy mieć od północnego zachodu najbardziej niekorzystną energię, a od północnego wschodu będzie energia, która jest powiązana, która jest powiązana z oszustwami. Ja to tak krótko nazywam oszustwa, kradzieże, zdrady i skandale. Więc coś się może wydarzyć w związku z sytuacją na Ukrainie, co nie będzie korzystne dla Polski i będziemy ofiarą jakby tej całej politycznej historii. Tak samo kierunek wschodni jest niekorzystny, więc myślę, że to też nakładając tą. Ogólnie, jak się analizuje energię dla budynków, to można też analizować energię miasta czy energię roczną danego kraju. I gdybyśmy nałożyli to na mapę Polski, to właśnie można przewidzieć, w których miejscach będą występowały największe problemy. A które z kolei, które części kraju będą najlepiej prosperowały, bo to też naprawdę jest bardzo odczuwalne, bo to działa jakby w ramach, ta energia działa zawsze w ramach granic i mamy nasze polskie granice, więc ona też nakładając na Polskę możemy zobaczyć, co się będzie działo w całym kraju. To są takie jakby tendencje, subtelne tendencje energetyczne i one Basiu, zawsze są słuchaj. powiązane z gospodarką. Tu mamy komunikat od Zooma, że właśnie dobiega czas ten bezpłatny. Zostało nam 3 minuty. Ja tylko tu podsumuję to, co powiedziałaś. Rok Tygrysa dobiega końca. Przedstawiłaś te korzystne, niekorzystne sytuacje, które z niego wynikały. Teraz jest ten okres Yin, czyli jest po prostu zima. Jest ten czarny fragment wielkiego Tai Chi. Tu pewnego rodzaju trendy niekorzystne mogą wyjść bardziej jaskrawo na wierzch, jakby wypłynąć. Trochę przyciemni nam obraz życia i sytuacji. Niektórzy to mają poogarniane już dawno, tak jak ja na przykład, także mam inne sprawy na głowie. No i czas nam się na tym darmowym Zoomie kończy. Zrobimy zaraz drugą część, tylko poproszę ciebie, żebyś ty mi wysłała zaproszenie i spróbujemy od ciebie jeszcze 45 minut, godzinę nagrać. A jeśli chodzi o ten kierunek wschodni w nowym roku, bo on nas tak naprawdę interesuje, zgadzam się z tobą, jesteśmy w fazie tak zwanego wielkiego przebiegunowania, jak niektórzy mówią, czyli ten ośrodek siły władzy gospodarki zachodniej, on się po prostu kończy, to wszystko wędruje na wschód, kierunek wschodni w związku z tym będzie podlegał napięciom, naprężeniom, dla Polski też, także, no bo jesteśmy w takim miejscu na mapie, no natomiast no, spodziewajmy się, że w okresie 9 i w przyszłości jednak centrum finansowym, kulturalnym, centrum będzie Azja. To już nie będzie Zachód, tak jak No, do tej już teraz pory. jest. No tak, no tylko, że na Zachodzie ludzie sobie sprawy Ale nie już teraz zdają z jest. tego. Ale to jest końcówka, jest Tak. pewnego rodzaju inercja, tak. I dobrze dla nas by było, żeby ten kierunek, który w tym momencie jest kierunkiem tarcia, jak to się wszystko uspokoi, wyciszy, żebyśmy się na niego otwarli, bo to jest bardziej korzystny, perspektywiczny teren niż upadły Zachód. Chińczycy doskonale zdawali sobie sprawę, gdzie jest siła. I czerpali to, co mogli z zachodu, czyli technologie, finanse i umiejętności. Natomiast jeśli teraz przychodzi czas wschodu, to użyją to wszystko dla siebie, bo są nastawieni na kasę i zarabianie pieniędzy. A jak to zachodowi pójdzie dalej, no zobaczymy, czy będzie bardzo wierzgał, bo to też dużo od tego zależy. Jak się to wszystko rozleci, czy cukiem, czy jakoś tak bardziej pokornie. No.
Ale to już Państwu zostawmy tą ocenę, jak kowboje odchodzą. Jak Państwo czują. Dobrze, została minutka, także rozłączmy się teraz i dokończmy to. Wyślij mi zaproszenie, jeśli Okay. możesz. No, także zapraszamy na Dobra. drugą część nagrania z przyczyn technicznych po prostu.